Hubert. Filip. Nagrywamy kolejny podcast z tych podcastów, co je obiecaliśmy, że nie będziemy w nich sami. Miesiąc luty jest miesiącem dosyć dziwnym, bo jest dużo podcastów, które są, jak na nasz podcast, bardzo nietypowe. Ale zanim zaczniemy mięsko z nietypowego podcastu numer dwa z trzech, które zaplanowaliśmy w lutym, trzeba wrócić na szybko do tematu oscarowego, bo się założyliśmy, Hubert, kilka tak. odcinków temu, dwa odcinki Prze temu. Przegrałem sromotnie, ale o ile pamiętam, a także po przesłuchaniu ponownym tego, to było bardziej takie wiesz, wróżenie życzeniowe. No. Bo my, nie, bo my po prostu bardzo profesjonalnie typujemy wyniki oscarów, mówiąc ten dostanie... Ten nie dostanie, a ten powinien. I bardzo często to powinien to było to, co miało rzeczywiście wygrało, ale efekt jest taki, że przegrałeś. Strasznie przegrałeś. 6 do 1, jeśli dobrze pamiętam. 6 do 1, jeśli chodzi o typy Oscarowe. Nie będziemy teraz przypominać, kto kogo typował i kto jak bardzo wygrał, bo to jest na pięknym obrazku na Facebooku, więc jak komuś bardzo zależy, to zapraszamy na nasz hammer fanpage. Efekt jest taki, że po prostu wisisz mi piwo. Tak, i skonsumujesz to piwo, kiedy dotrzemy wreszcie do tego etapu, że będziemy nagrywać ponownie tak zwane odcinki tradycyjne. Tak, i jednocześnie w godzinach bardziej wieczorowych, bo u nas w Polsce jest teraz godzina 11 w południe. Dobrze, tymczasem. <grych> tymczasem tak, ten oscarowy wstęp nie był taki zupełnie bez sensu, bo w 139, jeśli się nie mylę, Hubert, czy 139 tak, czy odcinku podcastu Hammerzeit mamy gościa specjalnego, który tak. Jest takie podcastowe echo. Ja teraz wyjaśniam już o co chodzi. Hubert, na Gali Oscarowej w Los Angeles, w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej, była taka sytuacja, że były śpiewane piosenki. Były. To zazwyczaj tak bywa, nie? jedna piosenka to była śpiewana taka piosenka z filmu o animowanej księżniczce, która lubi lód. Lecz w tym roku, tak? No tak, i tam i tam na tej gali, bo to było mówione, U polski akcent na gali skorowej, nie tylko Boże Ciało, Uu, coś tam, coś tam. Proszę pana, pani Katarzyna łaska śpiewała piosenkę z Frozen 2. I Katarzyna łaska jest napisane, przeczytałem sobie, że jest głosem Elzy śpiewającym. Chyba, zaraz się okaże, że po prostu wszystko pomyliłem, ale to jest podcast jest prawdą, więc nie będziemy się wstydzić naszych błędów. I teraz, proszę państwa, nasz gość, naszym gościem. Jest też głos Elzy, tak naprawdę. Lidia Sadowa, czyli aktorka, tu jest główne słowo aktorka, a potem jest aktorka dabingowa bo jest wielka szansa, że jak usłyszycie głos Lidii, to będziecie mówić Aaah. To jest ona. Więc Lidia bardzo serdecznie cię witamy i o co chodzi z tym, że nie śpiewałaś na gali Oskarowej? To ja was witam serdecznie. Nie byłabym taka pewna co do tego, że ktoś rozpozna mój głos, ale jeżeli nie, ja zawsze sobie to poczytuję za komplement, a nie śpiewałam, bo każdy robi to co umie i Kasia umie śpiewać, a ja umie gadać. Więc do śpiewu nie pretenduję, bo myślę, że dostaliście go Państwo w najlepszej wersji, najbardziej utalentowanej i no po prostu lepiej być nie mogło, także ja jestem zadowolona z tego, co dostałam. Czy, czy to jest trochę tak, jak w przypadku y, y, z filmu Pocahontas i, bo ja tylko pamiętam, że w filmie Pocahontas był głos Pocahontas, po czym piosenkę Pocahontas śpiewała Edyta Górniak. Czy to jest taka standardowa procedura? Nie wiem, czy to jest standardowa procedura, natomiast y, częsta, że y, bierze się aktorów śpiewających do musicalowych, śpiewających do tych partii śpiewanych, a, a, a od, od, od dialogowych kwestii są też inni, co też jest w sumie fajne, bo więcej z nas dostaje pracę i każdy może się też spełniać w swojej dziedzinie. No bo nie ma się co oszukiwać. Dla mnie piosenka aktorska jest takim troszeczkę oksymoronem czasami. Aktor generalnie potrafi niby śpiewać, czasem udaje nam się nie fałszować i tak dalej. Interpretacyjnie zazwyczaj nadrabiamy, stąd chyba nazwa piosenka aktorska, ale według mnie jednak wyczucie muzyki, rytmu, w ogóle muzykalności to jest zupełnie inna bajka i, i do tego trzeba mieć oddzielne zdolności, oddzielny talent i przede wszystkim oddzielny warsztat. To ja mam pytanie bardzo proste, czyli czy nie ma tak zwanego dysonansu poznawczego? Bo ktoś idzie do kina, ogląda Frozen, mówi: Jezu, jaka ta Elza jest super, a potem słyszy, jak Elza śpiewa i mówi: eee, ee. Ej, ej, zaraz, zaraz, zaraz. To nie jest Elza. No właśnie, ja, ja myślę, że mało kto w ogóle. Ym, po pierwsze, czasami ludzie raczej się nie wgłębiają w dubbing tak bardzo. To znaczy, kto co robi. Jest grupa fascynatów, co jest strasznie miłe i łechce nasze ego, i oni się jakby tym dubbingiem fascynują, wiedzą kto co i tak dalej. Natomiast zawsze te głosy są dobierane tak, żeby to właśnie nie bolało i żeby y, widzowie y, nie, nie mieli poczucia, że coś im tutaj nie gra. Pytanie jest też na przykład. Na ile typ, na przykład przygotowując się do roli takiej właśnie dubbingowej, na ile ty musisz ten swój głos za każdym razem zmienić, dostosować? I czy to jest raczej dostosowanie pod postać, czy właśnie na przykład pod to, ej, bo słuchaj, bo tu ktoś inny jeszcze będzie śpiewał, to tak się dogadajcie, żebyście brzmiały podobnie. Nie, nie, nie. To się dostosowuje zazwyczaj tylko i wyłącznie do postaci. Czyli albo przyklejamy się do oryginału, który dostajemy i jest taka, są takie wytyczne, że, że, że chcemy być jak najbliżej tego, co słyszymy, bądź też bardziej chodzi o, o zagranie aktorskie, Elementy w tym, i wtedy już możemy, mamy jakby większą swobodę i większą wolność w kreowaniu danej postaci. Ale nie ma tak, że, że śpiewający muszą się przyklejać do nas albo my do nich. Nad tym już pracuje jakby jeszcze ktoś inny i to, to, to jego zadaniem jest zrobić to tak, żeby to współgrało. A jak radykalnie czasami musisz się dostosować? Czy to jest zawsze tak, że przypisuje się głosy do postaci, które są zbliżone, tak żebyś nie musiała zbytnio tego swojego głosu modyfikować? starej baby za przeproszeniem. Dokładnie, czy jednak zdarzają się sytuacje, że, że ten głos twój jest zupełnie inny? No od razu przychodzi mi na myśl tutaj, bo to jest to, co zawsze mi przychodzi na myśl, Gwiezdne Wojny i Mas Kanata, która jednak w oryginale głos miała taki dosyć, bym powiedział, no zresztą postać wiekowa. Tak, to, to, to nie jest tak, że zawsze gramy swoim głosem. Bardzo często zdarzało mi się go zmieniać nawet do Elzy też, ja go troszeczkę zmieniałam, to, to nie jest mój taki, jak, jak, jak teraz Państwo słyszycie, w przypadku MAS, ja uważam, że jak się dobrze wsłuchać, to, to usłyszycie, że Lupita robiła ją jakby z, trochę starszą, trochę z chrypą, ale jednocześnie moim zdaniem czasem przebijało to, że jest młoda. Więc, przyklejenie się do niej to też nie, nie było właśnie takie oczywiste, że jedziemy tylko tak z typową staruszką. Ale tak, grało się i małych chłopców, i, 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 i staruszki. I, I zresztą to nie tylko ja, tylko jakby większość ludzi chyba w dubbingu styka się z tego typu zadaniami. Na przykład, wielki chicior, teraz rodzice małych dzieci będą wiedzieli, o czym mówię, czyli Psi Patrol. Gdzie wspaniała Ania Apostolakis, chociażby, która jest reżyserką tego serialu, kreuje tam między innymi panią burmistrz i marszala. No i myślę, że nikt z Was w życiu by nie powiedział, że to jest jedna i ta sama osoba. Lista Twoich osiągnięć, Twoich ról i tego, w kogo się wcielasz, jest po prostu absurdalnie długa wręcz. Nawet nasz podcast, który przekracza standardy dobrego smaku i często trwa już dwie godziny, pewnie by sobie z tym wszystkim nie poradził. Więc zanim przejdziemy do tego, o kogo grałaś, jak to był super, a z kim coś tamtego, to ja chciał o takie bardziej powiedzmy trochę techniczne rzeczy zapytać czyli na przykład ile ty dostajesz z zewnątrz jeżeli to jest produkcja zagraniczna a ile dajesz od siebie to zawsze zależy od tego czego wymaga producent dystrybutor i tak dalej i tak dalej i to się zaczyna już na etapie castingu, bo jak wszyscy wiemy też są bajki, w których mamy takie nazwiska top of the top, które znamy nie tylko z dubbingu. Mówię o Maćku Szturze, o Małgosi Sosze, o Dorocińskim, o... No, i, i tak dalej, i tak dalej. Więc, jakby tam często też jest prikaz, że potrzebujemy gwiazdy, bądź też kogoś, kogo znamy z, z YouTube'a, z Instagrama, i tak dalej. Więc, jakby na etapie castingu już jest precyzowane też, kogo szukamy i y, kogo potrzebujemy y, do danej bajki, filmu, i tak dalej. Potem też jest prikaz. Na zasadzie albo mamy się przykleić do oryginału i to ma być prawie że jeden do jednego, albo właśnie ważniejsza jest interpretacja i yy, jeżeli na castingu yy też był kładziony na to nacisk, no to potem ja mam właśnie większą wolność w kreowaniu tego, jak chcę tę postać prowadzić. Nigdy też to nie jest tak zupełnie jeden do jednego, dlatego, że no jakby mm, melodia języka, sens słów w, w każdym języku, czy to angielski, francuski jakikolwiek inny, no wiadomo, że będzie troszeczkę inny niż niż w języku polskim. Do też akcenty będą kładzione w innych miejscach. I tutaj też kwestia tłumaczenia. Często to tłumaczenie jest jakby troszkę inne niż słyszymy w oryginale dlatego, że na przykład nie zgadza się to w kłapach, czyli w tym jak widzimy jak postać tymi ustami porusza, żeby było naturalnie i żeby widza nie bolało to trzeba znaleźć takie słowa, które będą pi ze drzwi znaczyć to samo co powiedziała postać w oryginale ale gdyby powiedziała stricte to i przełożyć to jeden do jednego na polski, no to tutaj właśnie by się nie zgadzały i wtedy ktoś oglądając miałby poczucie dyskomfortu, że, że co, 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 coś jakoś to jest sztuczne i, i, i mm, jakby dwie postaci gadały, dlatego te tłumaczenia też często są. Znaczy, dla mnie też są sztuką, no, żeby, żeby to zrobić, żeby zachować sens, dowcip, charakter filmu, bajki, serialu żeby tego nie stracić, a, a jednocześnie, żeby wszystko się technicznie zgadzało. Czyli ci, którzy to przygotowują, to są ci niewyśpiewani bohaterowie, to jest rzecz oczywista, a mnie zaciekawił motyw castingu. My castingi znamy z seriali amerykańskich, na przykład jak Joey Tribbiani we Friendsach mówi, że dostał casting, rodę. z castingu poszedł i się wygłupił albo się nie wygłupił. Jak wygląda casting dubbingowy? Czy na przykład wszyscy wysyłają swoje nagrania z różnych stron Polski i jeden Mistrz, szef całego dabingu polskiego, pan profesor dabing, czyta, sprawdza, zatwierdza, czy to jest klasyczne dubbingowanie że się też przychodzi do studia i się z reżyserem pracuje. To jest taka klasyczna sytuacja, czyli przychodzi się do studia, pracuje z reżyserem, więc dostanie się już na etap castingu i jest już zawsze moim zdaniem pewnego rodzaju wygraną, bo fajnie, że ktoś o Tobie pomyślał i, i chciał cię na ten casting zaprosić. Widzi się fragment filmu bajki, i, i to nie jest tak, że to widzimy w domu, tylko widzimy to w momencie, kiedy przychodzimy do studia. Oglądamy sobie to raz czy dwa, możemy sobie naczytać tekst, po czym dostajemy parę uwag, jak ma to wyglądać. No i mamy i kilka prób, wysyłamy próbkę głosu. Przy tym niektóre z tych próbek głosu wędrują bezpośrednio do twórców, czyli często na przykład też do, do, do Stanów i tak dalej, gdzie to jest uważam zawsze bardzo fajne. No tam dla nich wszystkie nazwiska pewnie są takie same, więc Sadowa ma większe szanse wtedy ze szturem niż w sytuacji, gdzie chodziłoby o oglądalność, prawda? Tak, na tym chyba polega casting, ale to nie ma dzikich tłumów, zazwyczaj już casting w. Wy... W dubbingu to jest pewnie, nie wiem, ciężko mi strzelać, ale myślę, że do dziesięciu aktorów na rolę coś takiego. Czyli tak naprawdę to środowisko, nazwijmy to, aktorów dubbingowych jest dość rozległe. To nie jest tak, że jest jakaś jedna stała pula ludzi, z których się boberek. wybiera. Tak, boberek, Tak, jest, jest, boberek <laughs> i cała reszta, tak, ale poza tym, czy rozumiem, że chętnych jest, jest zawsze dość dużo, więc i rywalizacja jest dość spora. Tak, jest, natomiast mam wrażenie, że jak już się człowiek troszeczkę zadomowi, to już jest troszeczkę prościej, no i wiadomo jak wszędzie, no w filmach też często widzimy p -p podobnych aktorów, prawda? Więc w dubbingu myślę, że jak się w czymś sprawdziłeś, to potem masz większe szanse, że, że ktoś o tobie pomyśli przy podobnej rzeczy następnym razem. Ale wiem, że reżyserzy dubbingowi bardzo też dbają o to, żeby chodzić na przykład na spektakle dyplomowe do szkół teatralnych, że dbają o to, żeby robić warsztaty z młodymi ludźmi i, i, i wsłuchiwać się w nowe głosy. Więc to nie jest taka do końca taka zamknięta klita, gdzie nie sposób się dostać i, i grają w koło ci sami, ale. No rzeczywiście tak jak powiedziałam, jeżeli już Ci się udało, no to oczywiście szanse masz większe, zwłaszcza jeżeli potem rzetelnie pracujesz i yy, powiedzmy doświadczenie wpływa też na jakość i szybkość Twojej pracy. Okej, okay, to jesteśmy na etapie pokastingowym i teraz jest rzecz, która mnie bardzo interesuje. Czy nadałbyś się do badabingu? Nie, nie, nie. To o to zapytamy pod koniec. Ale bardziej chodziło mi o to, czy jak już dostajesz rolę, to, czy dokładnie tak samo jak w przypadku normalnego castingu, już nie castingu, tylko potem obsadzenia roli, to dostajesz cały scenariusz filmu? Dążę do tego w skrócie. Czy przed obejrzeniem... Wiedziałaś, co się stanie w Avengers. Wiedziałaś, co się stanie w Avengers Endgame. Nie, co więcej, ja nie widzę go nawet po zakończeniu pracy. A w przypadku wielkich projektów typu Gwiezdne Wojny, Avengers i Marvel, to często to nie widzę nawet swojej postaci. Jak na przykład podkładałam mas, to widziałam tylko takie kółko na twarzy mojej postaci. I to też przed nałożeniem efektów, czyli widziałam po prostu lupite z tymi kropkami takimi zielonymi. I nic poza tym, no bo jakby tutaj stawka była o to, żeby nic nie wyciekło. Za duży kaliber, za, za długa przerwa. Wiadomo było, że to będzie wielki chicier po. Po dziesięciu po bodajże latach nieobecności gwiznych wojen, więc nie mogli sobie pozwolić na jakąkolwiek wtopę, i w tym wypadku no to podkładało się troszkę, troszkę się grało z duchami, co było bardzo trudne, bo ja często wracam do takiej swojej kwestii, którą tam miałam, yy, gdzie mówiłam: Masz miecz, no i troszkę było wahań pod tytułem, czy mówię: Masz miecz, bo ktoś go trzyma w dłoni, czy po prostu podaję mu go, mówiąc masz miecz, no bo wiadomo wtedy intencja będzie zupełnie inna, także yy, czy Gwiezdne Wojny, czy Krainy Lodu, czy cokolwiek innego, to widzę dopiero w kinie <grych> i yy, yy, widzę swoje sceny, to nie jest tak, że dostaję je do domu, mogę sobie je obejrzeć, naczytać i się przygotować, tylko yy, tak jak w castingu yy, przychodzę, puszczają mi scenę, oglądam, gram. Z tego wszystkiego brzmi jakby to był taki właśnie bardzo zawód improwizatorski bym powiedział, bo trzeba bardzo szybko i na bieżąco wymyślić jak się chce powiedzieć, co się chce powiedzieć i y y jak to będzie brzmiało. Ewentualnie Ale... zrobić kilka rzeczy, wariacji tego samego, bo potem się okaże, że któraś interpretacja będzie lepsza w kontekście całej sceny. Ale za to jest bardzo duży plus tutaj z y tego, co przed chwilą powiedziałaś, to znaczy jaka to jest fantastyczna szansa, żeby obejrzeć niepublikowane nigdzie materiały zakulisowe. Tak, to na pewno. W ogóle, że jak bierze udział w, w takich hitach, no, nawet jeżeli to jest tylko mój głos, to i tak fajnie. Ale to ja chciałbym w takim razie wrócić do tej kwestii dotyczącej miecza. Czy w takiej sytuacji mówi, że nie byłaś do końca pewna, w jakim kontekście to masz powiedzieć? To znaczy, że jakby nie dostajesz takiego, że tak powiem, nawet wprowadzenia do pojedynczej kwestii, nazwijmy to, fabularnego. Reżyser ogląda wcześniej film. Więc, jakby tutaj cały ciężar spoczywa na nim, ale wiadomo, że on nie jest w stanie też wszystkich aż takich szczegółów wyłapać. I po, po jakimś czasie, od, od kiedy widział film, nie, nie zapamięta, czy, czy ten ktoś trzymał ten miecz w tym momencie, czy też ja go podawałam, bo po prostu tych szczegółów jest przez te dwie godziny filmu miliony, prawda? A już wiem, to chciałam też wcześniej powiedzieć. Chodziło mi o to, że mam wrażenie, że tutaj trzeba też mieć dosyć improwizację, improwizacją. Ale ona zawsze musi być w, 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 jakby w pewnych ryzach. No nie zagram sobie wszystkiego, co by mi się chciało, bo muszę patrzeć na to. Co ta postać ma w oczach, jak się porusza, jak oddycha, jaka w ogóle jest. I, i tutaj wydaje mi się, że ważniejsza jest umiejętność obserwacji i naśladownictwa jednak, powtarzalności, a w ramach tego dopiero można sobie to interpretować. No, jakby trudność polega na tym, żeby czasami na przykład właśnie się odkleić wręcz od melodii, którą słyszymy po angielsku, bo po polsku będzie to brzmiało sztucznie, głupio i nielogicznie. A, a, a jakby podświadomie człowiek powtarza to, co słyszy. Bo, no, więc, jakby w, w całym dubbingu wydaje mi się, że, że ta umiejętność właśnie naśladownictwa chyba jest, przynajmniej dla mnie, ważna. I takiego potem też starania się bycia prawdziwym, czyli grania, nie, nie tylko udawania głosem czegoś, bo to nie radio i nie słuchowisko, to jest jeszcze troszkę inna bajka. A Tylko rzeczywiście, że gram to z tą postacią, którą widzę na ekranie. To ja mam, chcę wrócić znowu teraz pięć minut do tego, co powiedziałaś, czyli że najczęściej, najczęściej zawsze w zasadzie oglądasz. Słyszysz swoją pracę potem w kinie. Pytanie jest takie: czy ty możesz albo chcesz się chwalić, że u dostałam angaż w tym i w tym, będę tym i tym, i potem mówisz, chodźcie do kina posłuchać mnie, bo ja sama się nie słyszałam? Czy ewentualnie nie możesz tego mówić i zabierasz ludzi i mówisz, hej, chodźcie, w wersję z dubbingiem. Ej, nie, dubbing, daj spokój. Nie, nie, chodźcie, chodźcie, będzie fajnie, i oni cię słyszą, potem mówią ekstra? Czy wręcz przeciwnie, ty, jesteś, ty i twoje dzieci jesteście jedynymi osobami, które oglądają wersję z dubbingiem, a większość i tak wybiera na czy tak naprawdę są trzy pytania w jednym. Staram się w ogóle nie katować ludzi swoją osobą, jeśli nie muszę. Nie zawsze sama oglądam filmy, które wielu z nich nie widziałam po prostu. Na pewno nie jest tak, że cokolwiek nie zrobię, to idę i potem to sprawdzam, oglądam i, i tak dalej. Ale też sięgam, staram się słuchać słuchać nie tylko swoich, ale też filmów z dabingiem, żeby po prostu. Mm, Nauczyć no, się cały czas i rozwijać, słuchać kolegów, jak kto pracuje, co działa, co nie działa i tak dalej. No po prostu rozwijać się. Natomiast tak, moje dzieci rozpoznają matkę, chociaż im się na razie skleja rzeczywistość z filmem. Tak jeden do jednego na przykład. Ostatnio mój syn usłyszał kawałek wiedźmina i mówi: Mamo, to ty. Ja wiem, no tak, i takie futro ci dam dali. Więc y, dla niego to, że ja tam wyglądam, zupełnie inna kobieta jest. Tak jakby się. Nie ma znaczenia. No nie no. To, to jest zawsze dla mnie śmieszne, urocze i, i, i lubię, jak on, jak on rzeczywiście poznaje i, i jakoś tak to mi sprawia frajdę, że mogę też brać udział w rzeczach, które moje dzieci potem oglądają i tak jakoś tutaj się ja i, jarałam się rzeczywiście bardzo zawsze, jak widziałam te małe dziewczynki, na przykład teraz jak, jak jechaliśmy właśnie do kina na Krajne Lodu 2 i widziałam takie małe dziewczynki, które podbiegają do plakatów i krzyczą to to zobacz, Elza, Elza! To wtedy rzeczywiście mam taką myśl, mówię Boże, jej, to ja, to ja! Ale nie no, wiadomo, nie rzucam się na te dzieci biedne i nie, nie katuję ich, bo by potem miały traumę pewnie do końca życia, więc no nie, nie, tym bardziej, że na przykład akurat Elza, to uważam, że w ogóle jest taka postać, która sama w sobie jest kochana przez dziewczynki, a nie, że Akurat głos chyba jakoś tam strasznie, ani on nie jest jakiś charakterystyczny. Ja po prostu miałam farta, że na tę bajkę trafiłam i bardzo się cieszę. Być może właśnie jakaś narzeczona mojego syna powie za 20 lat, Boże, twoja matka była Elsą. Więc i tyle w kwestii yy, yy, sławy i męczenia ludzi tym, co robię. Yy, jeżeli ktoś ma dzieci, no to wiadomo, że zwykle wybierze dubbing. Jeżeli ktoś jest pasjonatem, wybierze dubbing. Yy, jestem jak najdalsza i zawsze trochę się już teraz yy, tak. Pokornie nie schylam głowy na hasła pod tytułem Polski dubbing to gówno i tak dalej, bo to nieprawda i o tym też zawsze mogę chętnie podyskutować, ale no super, zawsze macie Państwo wybór i jakby nikt nikogo do niczego nie zmusza. I to jest chyba najfajniej, ani tym bardziej ja nie zmuszam na pewno nikogo, że chodzi do kina i zobaczyć. Jeśli ktoś miał chęć, nie bolało go to i, i, i tak dalej, super, jeżeli mu się podobało. Tym bardziej super. A powiedz mi, a żałujesz czasem, że w Polsce tak naprawdę dubbinguje się w większości filmy dla dzieci, ewentualnie młodzieży. Tutaj wspomniałeś Wiedźmina, który jest takim ciekawym wyjątkiem, bo to jednak trochę -dorosła bardziej... Rzecz, to tak efekt... bardziej, bardziej dorosła rzecz, ale to efekt tego, że musiał Żebrowski chyba być Wiedźminem. I na przykład z kolei za naszą zachodnią granicą dubbinguje się prawie wszystko, czy, czy chciałabyś czasami na przykład spróbować się w soczysty tak, dramat po prostu Tak, żeby zagrać jakąś taką krwistą, dorosłą, prawdziwą kreację, dubbingową, aktorską właśnie w kinie? dla widza dorosłego? Wiecie co, są takie filmy, w których i tak jakby pewne uczucia ludzkie są uniwersalne, więc ym, czy to jest, nie wiem, na przykład ból po stracie przyjaciela w, w Marvelu, czy w, czy w bajce, czy w, no w bajce może mniej, no bo tu jest kreska, ale, ale też, czy, czy na przykład we Władcy Pierścieni, bądź też w jakimś tam, nie wiem, psychologicznym dramacie, ale dedykowanym te 12+, plus, no to to uczucie jest to samo I, i, i tak samo muszę zrobić to prawdziwie dorośle bez yy, grańska, prawda? Więc yy, nie brakuje mi tego jakoś tak strasznie. Też yy, mam szczęście, że jakby yy, mogę się wyżyć też na innych polach, yy, więc nie mam jakiejś wielkiej tęsknoty. No, no nie, chyba nie. E, w takim razie moje pytanie trochę zahacza. Na razie ciągle błądzimy w sferze dubbingu. Tutaj wspominałaś o swoich kolegach i koleżankach, być może także tych, którzy są trochę bardziej rozpoznawalni, bo są właśnie nazwiskami z pierwszych stron gazet, afiszy, pudelków i innych takich. I jak to jest z Twojej perspektywy jako profesjonalistki? Czy granie. Postaci swoim głosem mniej rozpoznawalnym versus właśnie głos na przykład Maćka Sztura sprawia, że ta postać, w którą on się wciela, to jest A, to jest sztur, który wygląda jak nie wiem, goryl albo tukan, a ty jesteś sobą trochę mniej rozpoznawalną, więc oni mówią, u, to jest naprawdę ta motylica albo proszę pana, kaczka. Akurat podałeś przykład takiego aktora, który uważam jest świetny dubbingowo i nawet jeżeli ja słyszę Maćka Sztura, to. I tak zawsze widzę postać, i mi się to. Wydaje mi się, że reżyserzy debingu mogą mieć pewnie z tym problem, bo oni wiecznie kogoś słyszą z nas, bo po prostu w koło z nami pracują. Ale ja to się jednak zawsze odrywam i. Albo, albo się na coś załapuję, albo nie, i potem y, zapominam, y, że to jest ktoś. Bardziej mam z tym problem, chyba jak oglądam dziesiąty film z tą samą osobą i na Insta wiem o tej osobie wszystko, tak, co jej, jak robi, jak się porusza, jak mówi, wszędzie mam to samo, no to wtedy bardziej mam tak, że nie wierzę, że to jest postać, tylko widzę tego samego aktora, który wszędzie jest taki sam. Czyli jednak głos zapewnia większą anonimowość i pozwala no sobie racja, zapomnieć, bo... od głosu na Instagramie nie widać. Super, nie? nie wiem, no nie wiem, jak, a jak wy to postrzegacie? My, my to postrzegamy przede wszystkim tak, że my jesteśmy w tym obozie, nie powiemy brzydko, że dubbing to gówno, bo dubbing to nie jest gówno, dubbing jest fantastyczny, ale y, nasza y, wrażliwość kiniarzy polega na tym, że dubbing dużo bardziej, dużo lepiej pasuje do produkcji animowanych niż aktorskich i Hubert pewnie powie więcej, bo on jest w posiadaniu potomka, więc i Psi Patrol i Pepa i cała reszta, ty, wszystko to za tobą jest Hubert, więc ty wiesz lepiej i czy na przykład jest głos, który był Pepą, a potem był w Psim Patrolu Hubert i tobie to wiesz poczułeś się zbrukany jako widz? Nie, ale byłem bardzo za zaskoczony przeglądając listę postaci wykreowanych przez ciebie, że byłaś kiedyś także wagonem Anią. <noise> Tak, byłam wagonem Anią. Byłam, byłam. W koło wątpliwości, czy to jest ta z tyłu, czy z przodu. Czy do bycia wagonem pasażerskim trzeba się jakoś specjalnie przygotowywać? Nie. <laughs> Trzeba mówić w <laughs> to, to, że dubbing pasuje zawsze bardziej do kreski niż do filmu ludzkiego, to jest oczywista oczywistość i tutaj jakby nie ma prawa być inaczej, bo no to są ludzie, tak? No nigdy nie przykleisz głosu, grania w taki sposób w studio będąc, jak ktoś, kto gra jakąś scenę, nie wiem, na polu bitwy, no nawet w czymkolwiek, tak po prostu to jest niemożliwe, ale naprawdę mamy to na niezłym poziomie i jeżeli mówię, musicie potem obejrzeć synem Batmana albo Harry'ego Pottera, to uważam, że są takie nazwiska też reżyserów w polskim dubbingu, którzy bardzo dbają o to, żeby żeby było prawdziwie. Ja na przykład bardzo sobie ceniłem, bo taką wersję w kinie wybrałem właśnie z racji posiadania potomka film Spider-Man Uniwersum, w którym uważam, że dubbing zrealizowany był w sposób absolutnie wyśmienity, ale też wydaje mi się, że trochę kreska, która tam jest taka bardzo mocno komiksowa, to, że te postacie poruszają się jednak tak tam skokowo. tak skokowo, też chyba to zadanie trochę Ułatwiała. Nie wiem, moim zdaniem samo to, że w ogóle podkładasz pod ludzki film, tak zwany, to już to powoduje, że to nie jest proste i nie traktuje się tego tak samo jak jakiejkolwiek bajki i kreski, po prostu. Dla no. mnie trochę też zawsze było tak, że jakby wydawało mi się, że to, że głos aktora, oryginalny głos aktora jest jednak bardzo istotną częścią kreacji i dlatego zawsze chyba jest bardzo trudne, bo ta, ta, ta decyzja czy się właśnie wcielić w tę samą postać i próbować naśladować tego aktora, czy te jego kreację, przynajmniej tą część głosową, trochę, nazwijmy to, przyćmić swoją kreacją? Ale rzeczywiście, dwa, że wiecie, to jest też tak. Ludzie, którzy dostają za zadanie zrealizowania jakiegoś dubingu filmowego, mają często bardzo ograniczony czas nie wszystkie postaci w filmie są castingowane, czyli wiele osób, oni muszą z głowy trafić, wymyślić, dobra, ten będzie pasował do tego. To jest też fizycznie niemożliwe, żeby, żeby strzelić w dychę wszystkich, absolutnie, dlatego, że ktoś na przykład może barwowo się bardzo dobrze sklejać, ale przyjdzie i w jakimś rodzaju energii, poczuciu humoru, czymś w ogóle nie będzie pasował, ale jakby nie mamy tak, oni nie mają takiego komfortu, że sobie wymienią wtedy, będą szukać aż do skutku. Nie, oni mają coś zrealizować, nie wiem, na przykład w miesiąc, w trzy tygodnie. Ważne jest, kto też robi tak zwany miks. Na to się składa tyle elementów też, że niemożliwym jest dopracowanie tego do takiej perfekcji, żeby znaleźć wszystkich, którzy by sklejali się barwowo, grali podobnie jak ta postać żeby to było zmiksowane, tak, żeby, było to, żeby nie było słychać studia, tylko tak, jakbyśmy rzeczywiście byli w tych miejscach, które są w filmie. Przy tym uważam, że Amerykanie robią gorszy miks niż my. Jak trafia miks do nich, to to różnie bywa. Także tych elementów jest naprawdę 1500-1900 i przy tym wie, presja czasu, presja. No, dużo presji. A to w takim razie y, możemy teraz zrobić taki wielki skok tematyczny, czyli przecież ty nie jesteś tylko aktorką, która gra głosem. Masz za pazuchą y, kilka rzeczy, które prawdopodobnie albo nasi słuchacze, albo rodzice naszych słuchaczy, którzy nie mają pojęcia, co to jest podcast. Kojarzą i na przykład się okazuje, że przecież masz zapazuchą i to jest według filmu, bo nie wiem, na ile film jest porządnie, porządnie kataloguje te role, ale zaczęłaś od barw szczęścia. Czyli jesteś serialową aktorką, która pojawiała się w polskim domu na pół godziny codziennie. Jak to jest? Tak. nie Czy barwy były pierwsze? Czy debiutowałam w trzech minutach u Maćka Ślesickiego? A potem być może były barwy, albo na odwrót. Tego już nie jestem w stanie sobie przypomnieć. Tak. Byłam na takowym castingu, wygrałam, i potem przez parę lat ładnych grałam w tymże dziele. Potem grałam też w innych serialach. Z zdarzało się. Tak, zdarzało się, ale tak mówisz, tak e, grałam, coś tam, czy krótko mówiąc, dubbing jest super, aktorstwo przed kamerą jest gorsze, bo wymaga, nie wiem, lepszego przygotowania, człowiek bardziej się na przykład poci, albo, albo co? Nie, znaczy no, poci. Pocisz się na scenie głównie, najbardziej. Przed kamerą masz być prawdziwy do bólu. No nie, tylko wiadomo, no seriale, no to w, w, co kto lubi, każdy serial ma swój, swoją widownię, swój target, teraz Mam przyjemność yy, pracować w na wspólnej, wcześniej byłam w, w ranczu. No, każdy ten serial troszkę z czym innym się jadł i, i, i był ym, innym rodzajem pracy, ale ja bardzo lubię. Teraz na przykład a jeszcze kończyłam teraz stulecie winnych, które bardzo, bardzo sobie cenię. I to nie jest tak, że Dubbing kocham a tego, nie, bo, bo powiedziałabym, że czasami nawet pracy przed kamerą mi bardziej brakuje, że wolałabym może bardziej popracować nad takimi zamkniętymi całościami, typu film, gdzie wiem, y, od czego zaczynam, na czym kończę, bo w serialu to. Jest tak, że raczej jak ci piszą, to nie wiesz jak skończysz, zwłaszcza jeżeli mówimy o, o tych serialach, które trwają latami, bo... Właśnie w stuleciu winnych, czy, czy, czy w ranczu, no to ja wiedziałam przynajmniej do czego moja postać dąży, jak to się kończy i tak dalej. Wtedy można trochę świadomie też to budować. To może jeszcze dorzućmy do tygla w takim razie teatr, bo poza tym jeszcze przecież grałaś w teatrze w polskim Warszawie. Masz wszystkie nogi we wszystkich możliwych typach grania. Tak, więc gdybyś miała, miała, miała powiedzieć. Do czego czujesz yy, yy, największy sentyment? Ja zachłanna jestem, ja wszystko lubię, wszystko bym chciała. No właśnie, jestem ja z niczego bym nie umiała zrezygnować. Na, na, w tym momencie najbardziej brakuje mi możliwości spróbowania swoich sił w filmie. Teatr bardzo lubię, uwielbiam być na scenie. Natomiast przy trójce dzieci czasem bywa to trudne. Możemy się domyślać, a to jest tak na przykład, że ja, moje rodzinne doświadczenie aktorskie jest takie, że mój dziadek przez bardzo, bardzo, bardzo wiele lat grał w teatrze. Jako mały berbeć sześcioletni zostałem zabrany do tego teatru, żeby zobaczyć u dziadek na scenie, bo super. I dziadek grał smoka. I tak się zużyło, że ten smok został zgnieciony wielkim kamieniem w pewnym momencie spektaklu. I nie powiem, lekka trauma wjechała. Czy twoje dzieci ciebie widziały na ekranie albo na scenie i miały lekką traumę, czy po prostu są za małe i jedynie to wspomnienie, o mamo, jesteś w Wiedźminie? Tylko najstarszy syn właściwie póki co cokolwiek y, chyba y, rozumie i to też nie do końca... Końca, bo jeszcze są za mali wszyscy, ale on, po pierwsze, starałam się go nie zabierać na coś, co by co jakoś mu zryło psychikę. <noise> potem, przynajmniej, chociaż człowiek nigdy nie wie właściwie, co się czai za rogiem i co akurat na niego tak wpłynie, ale w dubbingu to tak, jak powiedziałam, zaczyna rozpoznawać, że to jest mój głos, ale kompletnie nie odkleja tego, że, że nie wiem, nakręcana myszka w Nodim to jest po prostu nakręcana myszka, a nie ja. Natomiast w teatrze, no raz krzyczał do mnie, mamo! <noise> Gadałaś z papkinem? <laughs> I wtedy szybko go ściągali z tego balkoniku, na którym miał sobie grzecznie oglądać, ale też mnie jakoś mnie nie ukrywam. Tak mówię o tym normalnie, tak, że idę, nie wiem, muszę iść do teatru albo muszę się nauczyć tekstu albo coś tam, ale Myślę, że to jeszcze jest dosyć mglista wiedza dla nich, czym właściwie mama się para. A dobra, masz masz synów, to jest słowo, chyba że masz pytanie nie, proszę Dobrze. Masz synów, synowie, znaczy nie, nie chcę tu rozdzielać, bo córki też, ale prędzej czy później będą chciała grać w gry. I to jest jeszcze jedna odnoga Twojej kariery, o którą nie zahaczyliśmy, czyli krótko mówiąc, dabingujesz. Postacie z filmów, animacji zagranicznych, ale też dabingujesz postaci z gier. I pierwsze pytanie brzmi jak. Się różni specyfika dubbingowania wirtualnej postaci w rzeczy, która jest interaktywna, czyli gracz może z tym twoim bohaterem coś zrobić. Albo jest nim nią, albo ty się pojawiasz na drodze postaci, którą steruje gracz, i na przykład możesz zostać zabita, i czy musisz harczyć do mikrofonu na różne sposoby. Dużo więcej odgłosów ja, no, śmierci się no. na. Jak, jak to działa? Jak działa dubbingowanie gier? W grach zwykle miałam postaci, które były jakieś, znaczy były, były drugoplanowe, były mniejsze, więc to też nie, niedawno dopiero otrzymałam rzeczywiście takie zadanie no, ciężkiego kalibru, bo bardzo się cieszę, że, że mogę brać udział w cyberpunku, gdzie będę WI. I, I tutaj, jakby, czuję oddech na plecach odpowiedzialności, oczekiwań, i wszystkiego, ale, ale i tutaj ta praca w przypadku tej gry wyglądała troszeczkę inaczej niż w większości. Bo w grach nie widzi się obrazka, tylko podkłada się zwykle do nagrań, które już istnieją, bądź angielskich, bądź jakichś. I tak wygląda to tak, że siedzimy w studio, jest, dostajemy tekst. Słyszymy jak ktoś to zagrał i mamy to powtórzyć albo bardzo podobnie, albo żeby się tylko zgadzało w długości, więc jest to taka duża powtarzalność, a na przykład Wiedźmin czy właśnie Cyberpunk było nagrywane tak, że właściwie tu ja mam swobodę interpretacyjną i Pełną odpowiedzialność też za to, jak to gram, jak to podam, co powiem, w jaki sposób powiem, co czy jak zainterpretuję, jak położę akcent i tak dalej, i tak dalej. Plus rzeczywiście no, jest dużo więcej reakcji, o których wy mówicie: że trzeba stękać, umierać, zamarzać, przebijać się włócznią i, 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 i czasem po godzinie można sobie dobrze zedrzeć głos, jeżeli się trafi akurat na dzień, kiedy ma się same reakcje albo jest się ferworze jakiejś bitwy, to tak, jest to wyczerpujące. Gry są <gry> też zawsze dosyć dużą abstrakcją. Bo ja sama nie gram i jestem kompletnie ciemna w tej dziedzinie. Zatrzymałam się na etapie węża i tetris, więc tutaj się bardzo skupiam też na tym, żeby to było po prostu prawdziwe, bo nie wiem, jak to potem wygląda też w przełożeniu na to, że siedzisz przed czymś ileś godzin i grasz. Na przykład przy pracy nad cyberpunkiem, no to cały czas sobie wyobrażam, że jeżeli ktoś już siedzi po kilka godzin i gra, no to też to granie yy, aktorskie nie może być za duże, żeby właśnie ktoś taki się nie męczył. Żeby go yy, nie zatłuc całym swoim wachlarzem możliwości i emocji, które potrafi z siebie wykrzesać, bo to też nie o to chodzi, prawda? A ja tutaj od razu mi przychodzi na myśl taka sytuacja, że może właśnie cyberpunk jest dla ciebie bardzo ciekawą szansą na poznanie samej siebie w zupełnie nowy sposób, bo przecież podkładając głos pod główną bohaterkę tej gry, masz potrzebę tem szansę nie tyle odsłuchać swojego nagrania, ale wcielić się w, ponownie w postać i zidentyfikować się z postacią, którą tak naprawdę jesteś. Tak, z tak, jest, którą tak naprawdę jesteś ty w dużej części bogłosowej. I grając, jakby identyfikujesz się z postacią, którą tak naprawdę sama jesteś, więc tak jakbyś grała zupełnie sobą. Ja, jeszcze w ogóle jest jedna dodatkowa opcja, żeby y, pójdziesz do swojego brata, który gra w gry, każesz mu wybrać postać żeńską i powiesz mu graj z dubbingiem, <grym> będziesz stała za będziesz słuchała swoich dźwięków, a on będzie tam hasał po tym mieście i szlachtował tych wszystkich przestępców. No oby. Mam nadzieję, bo wie jest zajebista. <grym 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 na brata na pewno mogę liczyć w tej kwestii i bez moich namów to już właściwie już siedzi, czeka na premierę i już po prostu już nawet zamówił chyba coś, już tylko czeka, żeby tylko to wyszło i doszło do niego, a nawet mój mąż, który generalnie nigdy jakimś wielkim graczem nie był, też wiem, że się zasadza, że a tym razem może by jednak trzeba było kupić konsolę, bo on, no, sprawdziłby to wszystko, więc... Tak to się zaczyna właśnie, tak się wpada w sidła po prostu grańska tak zwanego i tu mówimy o grańsku w komputerze albo na konsoli, a nie grańsku aktorskim, o którym wspominałaś wcześniej. Zakładam, że ta dowolność, którą dostałaś w tworzeniu postaci w Wiedźminie, rozumiem, tu mówimy o wiedźmińskich opowieściach i o cyberpunku, polega po prostu na tym, że City Projekt jest firmą polską i możesz pójść sobie do nich, do studia, znaczy w zasadzie nie, bo przecież ty siedzisz teraz w tym studiu, w którym nagrywacie, ale pogadać z ludźmi tu na miejscu, a nie jest to oddział Electronic Arts, który odpowiada za Gwiezdne Wojny i znowu jest komunikacja przez ocean. Tak, i coś, co sobie tutaj bardzo cenię, to po pierwsze w studiu, w którym nagrywamy, mam do czynienia z ludźmi, do których mam pełne zaufanie. Bo i realizator dźwięku i, i reżyser to są osoby, którym, których gust bardzo lubię, bardzo sobie cenię i uważam, że są świetni i mają totalne wyczucie do, 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 do właśnie do specyfiki gier, do tego jak powinno być coś interpretowane. Więc jeżeli Alex czy ktokolwiek inny powie mi inaczej, zrób to tak czy tak, to ja idę w ciemno, bo wiem, że on wie o czym mówi, i absolutnie że, że ma dobry gust. Po drugie że cała moja praca zostanie przesłuchana jeszcze po raz kolejny i po raz kolejny, że CD Projekt jest firmą, która. To są perfekcjoniści, więc oni też chyba nie puszczą czegoś, co, co, co uznają, że jest. Ym niedorobione, za słabe, więc cały czas też ufam, że jakby ta moja praca zostanie jeszcze sprawdzona kilka razy, zresztą będą poprawki i że ludzie otrzymają no naprawdę taki produkt dopieszczony w każdym calu. Mam też ogromne wsparcie i pomoc dzięki temu w swojej pracy, no bo człowiek sam siebie nie jest w stanie ani ocenić, ani tak kontrolować, żeby to dobrze ocenić, tak? czy, czy, czy dobrze zrobiłem, czy źle, czy może mniej więcej Także to, że jeszcze tym bardziej ludzie, którzy w tym siedzą od, i są naprawdę pasjonatami, grają od małego i chyba w lepsze ręce nie można trafić. A jest jakaś kwestia, którą musiałaś nagrać do cyberpunka, która ci zapadła w pamięci, która nie jest na tyle spoilerowa albo na tyle owiana tajemnicą, że mogłabyś się ją z nami tutaj podzielić? Ewentualnie możesz powiedzieć ile razy musiałaś przeklinać, bo my w podcaście HBRC czasem mówimy takie słowa jak zajebiście albo gorsze, więc śmiało możesz wiesz. Ulżyj sobie. sobie. Mhm. Ja też tak mówię. Nie wiem, czy, czy ja mogę mówić jakieś kwestie, wolę nie ryzykować, natomiast powiem tylko, że zaskoczyło mnie poczucie humoru, które tutaj też udało się twórcom wpleść. I niejednokrotnie sama śmiałam się w głos, jak sobie coś przeczytałam, więc mam nadzieję, że graczom też to się spodoba, bo w Wiedźminie też było dużo humoru. A tutaj, ponieważ ten język, stworzenie cyberpunkowego języka, polskiego cyberpunkowego języka, uważam za ogromne wyzwanie, i tutaj wielkie zadanie było właśnie przed wszystkimi, którzy pisali. Powiedzenie tego to jest tras, ale jak coś jest źle napisane. No to już tak, już nawet interpretacyjnie pewnie by się, aktorsko nie zawsze da się coś uratować. A tutaj naprawdę ogromny szacun, bo jeszcze to, że właśnie się udało wpleść w to poczucie humoru. I, I że to jest spójne, to nie jest przegięte w żadną stronę. Ja nie mam poczucia jakiejś sztuczności, że dorośli będą, nie wiem, na siłę się próbować wcisnąć do świata nastolatków i mówić: o zioma, nie wiem, ziom się mówiło 20 lat temu albo coś w tym stylu. To tutaj ja nie mam takiego dysonansu, że ktoś na siłę próbuje stworzyć jakiś dziwny język, tylko. Że ten świat jest spójny, absolutnie pasuje do, do tego, gdzie jesteśmy. No i jednocześnie taki mówię, wplecenie w to humoru, no to dla mnie była już taka wyższa szkoła jazdy i, i wydaje mi się, że, że fajnie kombinują. To jest bardzo dobry przykład, żeby Hubert, jak klasyk Mawiał, miliony słuchaczy, że bardzo by się przedstawiłaś przed milionami słuchaczy. I mój hype na cyberpunk, bo ja też jestem w tym obozie, który bardzo by chciał już pograć, a wiem, że przesunęli premierę, no ale sama mówisz, perfekcjoniści, więc do września poczekam. To nawet I... mam ochotę, żeby zagrać po polsku. Sobie. No właśnie chciałem powiedzieć, że to jest też ten element, który sprawia, że tak jak filmów dubbingowanych jednak unikasz, A, no. to w przypadku gier zdarza mi się. Ale czasem, czasem mi nie dają wyboru. A także jest ale... to szansa bardziej trafienia właśnie do widza, w tym przypadku nie widza, tylko odbiorcy gracza dorosłego. A teraz to jest szansa taka, że będę mówił, e, no moja koleżanka Lidia, na na. na, na. <laughs> No to super, cieszę się. Znaczy, z angielskim też kiedyś jeden, właśnie realizator dźwięku powiedział mi fajną rzecz i rzeczywiście ma rację, ponieważ to nie jest jednak język, w którym wyrośliśmy, więc nawet jeżeli znamy go dobrze i jesteśmy nim otoczeni, to i tak on nie jest nasz, więc zawsze każdy fałsz po polsku wyłapiecie w 3 sekundy, a każdy bubel po angielsku szybciej kupicie. Bo, bo nie jest to coś, z czym człowiek obrósł. I na przykład ja czasem, jak słyszę, dopiero teraz właściwie siedząc w dubbingu już ileś lat, i tak jak mówię, dopiero kiedy zaczęłam oglądać więcej rzeczy dubbingowanych, właśnie po to, żeby się osłuchać, to dopiero teraz czasami słyszę, jak czasami się zdarza, kiedy ktoś po angielsku gra i to jest bardzo puste. I ja to słyszę, ponieważ już jakby w tym siedzę, wiem, jak przerabiam to. Filtruję przez sama siebie, ale też wiem, że to będzie i tak bardziej do kupienia, bo tak jak mówię, w polski to jest. My znamy wszystkie niuanse, wszystkie dowcipy. Ymm drugie dno szybko wyhaczymy w języku polskim i tak dalej. I to zawsze będzie inaczej odbierane, niż właśnie po angielsku. A po angielsku oni często też, jak ja bym na przykład powtarzała melodię z angielskiego na polski, grała to po prostu byście sobie w łeb strzelili. A w angielskim, no to będzie, że o fajnie. A na polskim, jak ja bym zaczęła tak mówić, to no, to oczy by wam krwawiły i byście się pewnie dźgali tępym nożem, podejrzewam. Ale to w ogóle bardzo ciekawe, bo to rzeczywiście Sprawia, że zupełnie inaczej można spojrzeć zarówno na trudną sztukę dubbingowania, jak i może trochę tłumaczyć, dlaczego zdarza się, że odbiór właśnie filmów z dubbingiem no, bywa dla nas trudny. I też jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, czyli na przykład spróbujcie sobie pograć w jakąś, nie mówię, że w polską, ale w jakąkolwiek wersję językową, na przykład przez godzinę czy dwie. I potem przestawcie się na jakąkolwiek inną, to też zobaczycie, że mózg tak się przyzwyczaja do tego, co dostajemy najpierw, że jakkolwiek byście tego nie przełączyli, to zawsze was ta kolejna będzie w pierwszych sekundach trochę razić. Bardzo w ogóle jest fajna rozmowa, bo ja teraz. Nie, nie, że, ja znowu powtórzę, żeby nie było. Nie, nie że nie mam szacunku do damingu, bo mam, ale teraz są większy. Czyli chyba dobrze, Zapraszamy coraz lepszych gości do podcastu. Jestem z nas dumny. To jest konkluzja w ogóle do te tego odcinka. Jestem z nas dumny. To jest bardzo, bardzo, bardzo. Cicho. Bardzo nie, bardzo. Jeszcze, jeszcze nie jest konkluzja, bo jeszcze będziemy pytać o, o superbohaterów i Oscary. Nie, ja mam też takie pytanie bardziej casualowe, bym tak to określił. Czy twój głos. Jest na co dzień w sytuacjach codziennych w kupowanie tak gazety w kiosku. Nie wiem, dlaczego nie wiem, czy ktoś jeszcze kupuje gazety w kiosku, ale także przykładowy no, no. w sklepie, na ulicy, w restauracji, czy twój głos ludzie rozpoznają? Nie, zdarzyło mi się to dwa razy tylko. Czyli z, jednak z, za, zapewnia, zapewnia dubbing, większą, anonimowość a, a zdarzyło ci się wykorzystywać w jakiś sytuacjach takich prywatnych powiedzmy, właśnie głos jakiejś postaci. Z, najczęściej to były tylko prośby. Orzeczenia dla dzieci głosem Elzy, które nagrywałam zawsze na telefon i wysyłałam. I to była jedyna moja działalność, że tak powiem, poza... Tak to nie, nie. Często dostawałam żeby... takie przykazy nawet typu, powiedz mojej córce, żeby była grzeczna, albo żeby sprzątała w pokoju i zawsze miałam duży jakiś opór przed tym. bo myślałam, Boże, biedne dziecko, teraz Elza będzie jej mówiła, sprzątaj w pokoju. Ale wydaje mi się, że to całkiem jest niezły gadżet tak zwany imprezowy. To znaczy nagle wydaje mi się, że w towarzystwie możesz, można czasem by zabrylować jakąś taką fajną... Kwestią z filmu. Ale to wszyscy musieliby oglądać Frozen, no? albo. A, albo wszyscy Patrol. Z tego, co ja wiem, to wszyscy oglądali Frozen. No to tutaj myślę, że dużo większe pole do popisu ma jednak Kasia Łaska, której. Mam tę mocy, jest po prostu takim hitem, że jak ona to zacytowała, to każdy by rozpoznała jakikolwiek cytat z tekstu Elzy, To nie wiem, czy jest na tyle kultowy, żebyście też rozpoznał. Chociaż dzieci najczęściej chciały fragment o czekoladzie, uwaga, ale Wy na pewno nawet nie wiecie o co chodzi, więc. Nie, no nie, 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 nie ma tam. Czasem ktoś prosi, ale też to jest. Ja się zawsze trochę wstydzę też. A powiedz mi jeszcze, czy. Mimo tego, że nie używasz ich na co dzień, to czy te głosy postaci, które podkładałaś, zostają z tobą? Czy jesteś teraz na przykład w tym momencie w stanie przywołać głos jakiejś konkretnej postaci, którą grałaś nie, rok azie. temu, nie, dwa azie. lata temu, trzy lata temu, pięć lat temu? Nie wszystkie, bo to często jest w takich drobnych niuansach, że na przykład maz bym pewnie już tak jeden do jednego nie zrobiła. Mówię tak, bo się boję, że zaraz mnie poprosicie o coś takiego. Ja się będę też wstydziła. Spokojnie, to przyjdzie ten moment za kilka minut dopiero, a my sobie już wymyślimy co. Chyba, że nie trafimy strasznie, ale to wtedy zakończymy ten podcast z małą porażką. Hubert, czy mogę zapytać Lidię teraz, który super bohater jest najlepszy? Czy to jeszcze nie jest ten moment? Mogę? Lidia, czy ty masz ulubionego? W ogóle może nie masz. Możesz powiedzieć, że superbohaterowie są bez sensu, ale pamiętaj, że to jest podcast, w którym bardzo lubimy superbohaterów, więc Lidia, który superbohater jest najlepszy? Masz ulubionego? Oni są super wszyscy, ale ja nie mam niestety. Jednego ulubionego, właśnie ostatnio gadałam z Natalią z widzę głosy, która stwierdziła, że jeżeli nie mówię od razu Batman, to w ogóle powinnam wyjść. <laughs> Bardzo to jest dobre. Chciałem powiedzieć, że bardzo dużo osób mówi właśnie Batman, ewentualnie Superman. My tu jesteśmy w obozie spidermanowym, ale jeżeli chodzi o drugą stronę rzeki superbohaterskiej, czyli DC, to Batman i długo, długo nic, więc uznajmy, że Twoja odpowiedź to też Batman. A ja, a ja właśnie zastanawiam się, dlaczego Twoją odpowiedzią nie jest Scarlet Witch. Bo mówię, bo ja, ja, wiecie co, ja w ogóle nie mam ani ulubionego koloru, ani filmu, ani typu muzyki, ani gatunku muzyki, ani. No więc. Um... Ani ulubionych, znaczy aktor, ulubionego aktora, ulubionej aktorki. Ja, ja, lubię dużo rzeczy i lubię dużo superbohaterów. Nie mam jednego takiego, którego bym. Wiecie, i, Moją super bohaterką przez bardzo wiele lat była mała Syrenka, sorry bardzo, więc mm, potem to już niestety się rozwinęło, że już było długo, długo nic, a potem właśnie klęska urodzaju, nie? Więc... Ty jesteś po prostu kameleonką. Lubisz wszystko, kochasz wszystkich, wszyscy ciebie kochają. To jest w ogóle super. Ja, ja bym określił raczej przyję... pochłaniaczem, co ja bardzo no. cenię takie podejście, bo ja też <laughs> uważam się za pochłaniacza popkultury. No i super, bo trzeba dużo strawić, żeby móc potem jak najlepsze rzeczy wypluć, prawda? A to jest część Twojej pracy. Tak, zgadzam się. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To ja ta ta rzecz. Aha nie, jeszcze jedna rzecz, to jest bardzo ważne. Czy znasz jakieś słynne osoby? <noise> Ale to nie mówimy tutaj koniecznie o Maćko Szturze czy Marcinie Dorocińskim. Tylko pytanie na przykład, czy miałaś okazję poznać kogoś z postaci, które podkładały głosy tak zwane oryginalne albo ewentualnie grały w Filip, Filip chce się zapytać, czy znasz Keanu Reevesa? Nie, to ty chcesz zapytać, czy znasz Keanu Reevesa? Nie, nie niestety nie znam Keanu Reevesa. Znam polskiego Keanu Reevesa i jest ym, bardzo fajny. Nawet nie wiem, czyż momentami nie jest lepszy od Keanu Reevesa. Czyli jeżeli będzie Matrix 4 dubbingowany, to rozumiem, że znasz człowieka, który będzie neo. Tak. Z dobrego źródła. To już jest, to już jest finał. Zjeżdżamy do mety. Nie wiem, czy to dobre źródło nie, nie, nie ściemniało, bo ono mi mówiło, że w sumie nie wiem, czy dobrze pamiętam. Ale Lidia, muszę powiedzieć szczerze, czy podkładałaś głos w Teletubisiach? Tele o Jezu, tak. Pod tą żółtą, pod lalę. Boże, to był. Y no, to było straszne. Poprosimy o więcej szczegółów i prawdopodobnie domyślasz się, o co Cię poprosimy na sam koniec, żebyś się pożegnała ze słuchaczami. Ale to za moment. Teletubisie to była taka praca, o której ja się bardzo cieszyłam, bo sobie myślałam: O, super! Trzy reakcje na krzyż. Te teletubisie to tam mówią cztery zdania, o ile w ogóle zdania. Więc będzie łatwo, krótko i przyjemnie. Bożesz Ty mój. <słuch> Po prostu ilość takich samych reakcji i powtarzania tego samego słowa przez cztery godziny w studio, miałam wrażenie, że wyżarło mi mózg. <laughs> Także te się nie są łatwą. Znaczy, łatwą może są, ale z przyjemną już bym polemizowała pracą. Je, jedynie co to pamiętam, jeszcze takie, takie coś, jak, jak dubbingowałam takiego motylka, to się nazywało dla Baby TV bodajże, czy coś takiego. Jak przyszłam do studia, to Misia Aleksandrowicz mówi do mnie, wiesz co, Zabijesz mnie, bo cię obsadziłam jako motylkę i jako narratorkę. Ja kompletnie nie rozumiałam, dlaczego miałabym ją zabić, w ogóle super, dwie role, a potem się okazało, że właśnie te dwuminutowe odcinki dla dzieci no każdy musiałam nagrywać po bo raz z tym motylkiem i tą narratorką. I rzeczywiście też tam była ta sama sytuacja, kiedy wyszłam ze studia, to szef studia Sonika Roman zapytał mnie, czy nadal jestem normalna i czy dobrze się czuję. Więc... A to było dawno temu? W sensie to jest praca teletubisowa i motylkowa to jest na przykład 10 lat temu, czy to jest coś świeższego? Teletubisie były w miarę nowe się śmieję, że to sobie to dzielę wszystko na na ciążę. Wtedy była moja druga ciąża z widkiem, czyli to było dwa lata temu mniej więcej. Okej, okay, czyli jakby co na świeżo jest. Czyli Hubert, czy możemy poprosić naszego gościa, wspaniałą Lidię Sadową, królową polskiego dubbingu scen wirtualnych i nie tylko o to, żeby się pożegnała z widzami w jedyny, słuszny sposób? Tyle Tubisowy, nie wiem, czy jesteśmy w stanie. Ją... Lidia, po prostu powiedz szczerze, jeżeli dasz radę, to spoko, jeżeli nie dasz rady, to zrozumiemy. One generalnie bardzo często mówiły, to limy, papa! To było straszne, ale bardzo ci dziękujemy, Hubert. To była bardzo dobra rozmowa, prawda? Nie tak. Bardzo dziękujemy za rozmowę, bardzo dziękujemy za dramatyczny jej finał. Ja również dziękuję. Życzę słodkich snów. Koniec.